Witajcie, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył zrobienia próby przelewowej wtryskiwaczy. Może się zdarzyć kiedykolwiek komuś taka sytuacja, że zajdziecie do mechanika i mechanik wam powie, że proszę pana, leją wtryski. No właśnie, często gęsto ktoś sobie myśli, wtryski leją, no tak, czyli co? Samochód dużo pali i to paliwo się leje w tłoki. No nic bardziej, słuchajcie, mylnego. Jeżeli wasz wtrysk lałby w tłoka, to w ten czas byście mieli czarne, wielkie spaliny, kłęby dymu za sobą. Natomiast pojęcie wśród mechaniki, że wtrysk leje, oznacza to, że wtrysk leje, ale oczywiście w układ powrotowy, czyli tego paliwa w układzie powrotu jest bardzo dużo, o wiele więcej niż powinno być. W ten czas wasz wtrysk nie jest w stanie wytworzyć sobie pełnej dawki paliwa, co będzie skutkowało szarpaniem silnika, trybem awaryjnym, zmniejszeniem mocy silnika i jeszcze innymi powikłaniami, na przykład biały dym czy zadymienie jakiejkolwiek inne i tak dalej, i tak dalej. Wszystko generalnie, co ma bardzo negatywne skutki, to zmniejszone ciśnienie. Oczywiście nie mówimy tutaj o zwiększonym ciśnieniu w układzie wtryskowym, bo to filmik nie o tym dzisiaj będzie. No i tak, do takiego celu ja wykorzystam sobie, tak jak widzicie tutaj, zestaw do zrobienia próby. Takie coś, uważam, powinno być w każdym warsztacie. Nie mówię, każdy mechanik, że powinien się zajmować takimi rzeczami. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że wtryski leją, bądź podchodzi do zagadnień diesla, to najprostszą właśnie metodą, oprócz sprawdzenia wizualnie, powiedzmy, czy gdzieś tam coś tam nie kapie, czy gdzieś nie cieknie, jest to mało prawdopodobne. Często się zdarza tak, że ktoś tam sprawdza sobie same korekcje, na przykład jakie są na wtryskach. Jeżeli są duże korekcje, no to już ktoś tam mówi, że kwalifikują się do zmiany. Natomiast duże korekcje to też jest pojęcie względne, bo dawki mogą być zwiększone bądź mogą być zmniejszone. Jeżeli dawki są zwiększone, no to wiadomo, że ten wtryskiwacz nie wydala. Ale dlaczego nie wydala? No to tutaj już pasowałoby zrobić właśnie taką próbę przelewową, którą za chwilę wam pokażę. Co generalnie ja będę potrzebował zrobić? Będę potrzebował ten przyrząd tutaj rurkami podłączyć do wtrysków, czyli do tych rurek powrotowych, które są na wtryskach. Powiesić i odpalić. Tylko rzecz jest jaka. Dzisiaj nie będę podawał parametrów, jeśli chodzi o kwestię ilości tego paliwa powracającego, ze względu na to, że każdy ma jakąś swoją specyfikę, każdy ma jakiś swój, może inaczej, każdy układ wtryskowy ma swoją liczbę paliwa, która powinna się na powrocie pojawić. Także tutaj musicie już sobie sprawdzić pod swoim kątem czy u siebie, jaka próba przelewowa powinna być prawidłowa. Natomiast zasada działania z próby jest taka sama. Generalnie ważne jest to, żeby próbę przelewową zrobić na gorącym silniku. Ddlaczego na gorącym silniku? Zdarza się, że czasem gdzieś tam do kogoś znajomego się zjawiam, nagle patrzę, a kuku, oni robią próbę przelewową zimnego silnika. No właśnie, nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że zimny wtrysk ma mniejszą tolerancję przepuszczania paliwa gdzieś tam na boki, bo jak wiecie, metal się rozszerza, a jak się metal rozszerza, jednocześnie jego struktura zmienia sobie troszeczkę tą kubaturę minimalnie, przez co może się okazać, że się wtrysk zaczyna rozszczelniać. A kolejna sprawa bardzo ważna jest taka, że silnik zimny jest na etapie rozgrzewania, a jeżeli jest na etapie rozgrzewania, to w ten czas tego paliwa będzie o wiele więcej na układzie powrotowym, ze względu na to, że te dawki są o wiele większe. Także jeżeli byśmy na pracujących, może inaczej, na sprawnych wtryskach, jeżeli byśmy zrobili próbę
między zimnym a ciepłym silnikiem wyjdzie kolosalna różnica, co czasem może być błędnie zinterpretowane przez mechanika i może sobie niepotrzebnie postawić diagnozę, że wtryski są uszkodzone, a po prostu silnik był w trybie rozgrzewania. Dobra, przygotuję sobie rurki, muszę pościągać na powrotach u mnie króćce i spotykamy się już za chwilę. No więc tak, zestawik mamy zamontowany, tak jak widzicie. W rurki powrotowe zostały podłączone menzurki, czyli tu w tych rurkach są menzurki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, licząc od strony rozrządu, tak są. W takiej kolejności są podłączone. Tylko jest bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Jeżeli będziecie podchodzili do próby przelewowej, to bardzo ważnym punktem jest układ powrotowy. Musicie sobie sprawdzić, czy wasz układ powrotowy ten trafia bezpośrednio do baku. Jeżeli tak, no to jest ok. Natomiast gdyby się okazała sytuacja taka, że wasz powrót powraca do filtra paliwa, to w ten czas będziecie musieli zaślepić sobie to, ten układ powrotowy, dlatego że paliwa po prostu by z powietrzem powracało do filtra powietrza, a potem by się wasz układ silnika zapowietrzał. Dlatego też na to zwracajcie uwagę. Jeżeli leci bezpośrednio do baku, to się nic nie dzieje, będzie po prostu do baku wracało powietrze. Natomiast jeżeli będzie bezpośredni przez filtr, no to wtedy zaślepiamy. Na razie menzurki są puste. No, tam gdzieś na dnie coś było tylko. No i praktycznie rzecz biorąc, zmieściłbym się w normie, natomiast już wiem na podstawie menzurek, że wtrysk drugi będzie podlegał czyszczeniu. To nie jest powiedziane, że on jest uszkodzony, natomiast będzie podlegał na pewno czyszczeniu i na którymś tam filmiku poruszymy kwestię, czy warto wtryski czyścić, co ewentualnie, jak zanieczyszczenia mają wpływ na pracę takich wtrysków. W każdym razie, tak jak widzicie, po kolei, tak jak lecą, są zamontowane, czyli pierwszy, drugi jest bardzo dobry, czwarty no już coś tam delikatnie jest zanieczyszczony, natomiast ten, który jest drugi, wcale nie jest powiedziane, że on musi być uszkodzony, natomiast zanieczyszczenia prawdopodobnie już spowodowały jakieś u niego
skutki takie, że tego paliwa w powrocie powraca więcej, co na pewno się będzie przenosiło na moc silnika. No, także myślę, że takim filmikiem krótkim będziecie wiedzieli, potrafili sobie sami diagnozę zrobić, jeżeli macie jakiekolwiek menzurki. Mogą być dowolne buteleczki, dowolne strzykaweczki. Ustalcie sobie w waszym silniku, ile tego paliwa powinno wracać na próbie przelewowej, jaki czas powinien być wykonany. Bo tak jak widzicie, nie podaję żadnych danych celowo, bo potem ktoś się sugeruje takimi rzeczami, mając u siebie układ. Oczywiście mówimy o układzie Common Raila generacji, tak jak widzicie tutaj, Boscha 110. No, także jak komuś się filmik przydał, to dziękuję z góry. Jak będą pytania, śmiało piszcie. Co będę wiedział, postaram się wam pomóc. Trzymajcie się, cześć.